Słuchajcie, ja chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o politykach w Ażur, w szczególności trochę z podejścia as code. Miałem wrażenie, tak jak Mateusz przedstawiał swoją prezentację, że nie jest aż takim dużym zwolennikiem podejścia as code. Ja stoję trochę po tej drugiej stronie barykady, gdzie jednak lubię mieć, może nie wszystko, ale większość rzeczy i to, co jest możliwe jako kod. Więc tak naprawdę chciałbym się dzisiaj na tym skupić. Z mojej strony nazywam się Mateusz Chęcki, pracuję w firmie Nordcloud, jestem tam cloud architektem i staram się razem z klientami budować te landing zony oparte na kafie. I tutaj też mogę potwierdzić, że tyle, ile budowaliśmy, każda wychodzi inaczej, każda wygląda inaczej, więc tak naprawdę to traktujmy ten możemy traktować ten kaf jako właśnie taki dosyć zbiór luźnych, w szczególności, że wiele rzeczy, tak jak sam pokazałeś, się wyklucza lub przeczy. W szczególności jednym z ciekawszych przypadków jest, jak sobie skorzystamy właśnie z Well Architected Frameworka i jest coś takiego jak Well Architected Review, który sobie właśnie może zaznaczyć, co cię interesuje, jakie filary, czy te security, compliance itd. itd. Dostajecie multum pytań, na które musicie odpowiedzieć. Czy robicie to, czy robicie siamto i tak dalej. I najlepsze jest to, że później w tych odpowiedziach, które wam Microsoft wygeneruje, odpowiedzi będą ze sobą sprzeczne często. Bo no, jeśli zależy wam na security, no to pożegnacie się z niskimi kosztami, tak? I vice versa. Także wracając do naszej prezentacji Azure Policy, pytanie takie, czy wiecie, czym są w ogóle polityki w Azure? Czy używaliście tych polityk kiedykolwiek? Jest ktoś, kto nie korzystał, nie wie, co jest grane? Okej. Okay. Tak jakby z punktu taki jednozdaniowy, jakby to powiedzieć, opis, na czym to polega. Polityki to jest takie narzędzie, które umożliwia nam definiowanie reguł, które nasze zasoby powinny spełniać, żebyśmy my byli zadowoleni, żeby regulator jakiś od ISO 27K był zadowolony i tak dalej. Tak naprawdę możemy wyróżnić trzy podstawowe filary funkcjonalności polityk. Pierwsza to jest egzekwowanie właśnie tych reguł i ocena zgodności wobec tych reguł dla zasobów w czasie rzeczywistym, na bieżąco. To znaczy możemy sobie zdefiniować politykę, która uniemożliwi użytkownikowi tworzenie zasobów poza na przykład Europą. Jeśli mamy takie wymaganie, że trzymamy to tylko w Polsce, od dzisiaj jest GA na polski region, tak? Z tego co słyszałem, więc tak naprawdę jeśli mamy jakieś wymagania, które narzucają na nas trzymanie, tworzenie zasobów w konkretnym regionie, w ten sposób możemy to sobie zablokować i w czasie, jakby to powiedzieć, rzeczywistym to wszystko będzie działać. Dodatkowo reguły te odpalane są też na już istniejących zasobach, które sobie gdzieś tam leżą, zapomniane i nikt na nie już więcej na nich nie patrzy. Polityki są też właśnie odpalane na tych zasobach. Informacje są zbierane, lądują w takim pięknym dashboardzie, który zaraz pokażę, który nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy compliant wobec wszystkich naszych polityk. Kolejnym takim filarem jest to, że operując z politykami, bardzo chcemy robić to na szeroką skalę. No, nie chcemy bawić się i w sprawdzania pojedynczego zasobu i przypisywania polityk do konkretnego zasobu. W sumie nie jest de facto tak to możliwe tak naprawdę. Chcemy to robić jak najszerzej. Idealnie, de facto w idealnym świecie moglibyśmy przypisać polityki w głównej management grupie, tej rootowej, o której między innymi Mateusz mówił. I ta polityka zostanie zaaplikowana do wszystkich zasobów w naszym tenancie. Polityki możemy sobie grupować też w takie byty, które nazywamy inicjatywami. One właśnie zawierają wiele różnych polityk. I tutaj prosty przykład właśnie to jest między innymi ISO 27K, które w sobie zawiera pewnie z kilkaset polityk. I taką inicjatywę sobie przypiszemy. Nie musimy przypisywać indywidualnie każdej polityki z osobna, przypisujemy sobie tą całą inicjatywę. W raporcie jesteśmy w stanie sobie znaleźć informację, jak bardzo procentowo spełniamy tą politykę. Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek był w stanie spełnić 100% takiej polityki.
I kolejna rzecz to jest exclusion scope. Zawsze, w każdej organizacji jest ten jeden rodzynek, ta jedna subskrypcja, która pełni rolę jakiegoś sandboxa, gdzie chcemy sobie pohulać, chcemy mieć możliwość robienia wszystkiego, gdzie potrzebujemy de facto właśnie wyciągnięcia tej subskrypcji spod prawa i pozwolić na to, co jest niedozwolone w każdej innej subskrypcji. Więc exclusion scope dają nam takie możliwość tak zdefiniowania przypisania polityki, żeby one omijały właśnie tą naszą subskrypcję czy management grupę. Oraz trzecim filarem, wydaje się tak naprawdę jednym z istotniejszych, jest to, że jest remediation. Na koniec, korzystając z polityk, tak naprawdę na koniec dnia najistotniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby nasze zasoby były zgodne z naszymi wytycznymi, z tym, jak chcemy, żeby te zasoby były wyglądały. I tak naprawdę tutaj wchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, powiedzmy naprawianie zasobów na bieżąco. To znaczy niektóre typy polityk umożliwiają nam modyfikację requestu, który przychodzi do resource managera o utworzenie na przykład, czy zmodyfikowanie zasobu, który to już ten request, jakby to powiedzieć, nie spełnia naszych oczekiwań. I te polityki mają możliwość w locie modyfikacji tego requestu, dodania zmiany opcji, dodania jakiejś opcji, czy nawet zdeployowania całkowicie innego zasobu. Druga rzecz to jest w sytuacji, kiedy mamy już te istniejące zasoby, których też nie tykamy, ale są oznaczone właśnie jako niekompatybilne, niezgodne z naszymi politykami, chcemy mieć możliwość też w jakiś prosty sposób naprawy tych zasobów. I tutaj tak naprawdę rozwiązaniem na to są właśnie remediation taski, które umożliwiają nam naprawę tego zasobu, biorąc pod uwagę to, czego polityka od tego zasobu oczekuje, tak? Więc jeśli mamy odpowiednio skonfigurowaną politykę, która określa tak naprawdę, jak powinien wyglądać ten zasób na koniec dnia, możemy stworzyć sobie remediation taska i ta polityka ten zasób nam poprawi. Jak sobie zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, to tak mniej więcej wygląda ten raport dotyczący compliance'u moich zasobów. Jesteśmy w root management grupie mojego tenanta. Widzimy tutaj, że ogólny compliance moich zasobów to jest raptem 9%, cytując klasyka not great, not terrible w tym wypadku. Tak, i to, co tutaj widzicie, to są tak naprawdę przypisane w tym wypadku akurat inicjatywy przypisane do mojej głównej management grupy. Pięć inicjatyw, które zawierają w sobie grupę polityk. Jeśli sobie wejdziemy do jednej z takich inicjatywy, zobaczymy informacje o tym, jakie polityki są przypisane na tej management grupie oraz informacje o tym, które zasoby, które polityki są zgodne z naszymi oczekiwaniami, a które zasoby nie spełnia, a które polityki, zasoby będące działające w ramach tych management grupy nie spełniają właśnie tych polityk. I jeśli sobie wejdziemy na przykład w jakąś konkretną politykę, tutaj mamy akurat politykę, która oczekuje od nas, że storage account powinien logować diagnostic settingsy do Log Analytics Workspace'a. Wchodząc w tą politykę widzimy, mamy listę tych zasobów, które nie spełniają właśnie tej polityki. Jako że ta polityka jest polityką typu deploy if not exist, jeśli dobrze się nie mylę, tak, to zaraz o tym powiem, czym jest ten efekt. Ale tak naprawdę to jest ta z tych polityk, która potrafi naprawić nasze zasoby. Czyli w tym momencie mogę sobie stworzyć remediation task, który umożliwi mi, który spowoduje, że wszystkie zasoby, które sobie teraz zaznaczę, zostaną magicznie przez Azure naprawione. W jaki sposób? Pod maską tak naprawdę ta polityka ma w sobie ARM template'a,
który zostanie zdeployowany wobec dla każdego z tych zasobów, modyfikując jego wartości, w tym wypadku dodając ten diagnostic settings dla każdego storage'a. Tworząc taki remediation task, mogę sobie zdefiniować tak naprawdę scope'a, które zasoby, to ja jestem, jakby to powiedzieć, to ja kontroluję, które zasoby chcę naprawić, nie muszę robić od razu wszystkiego na raz, mogę sobie robić to jakoś iteracyjnie, sprawdzić, bo powiedzmy, ok, to jest prosty przykład, ale jeśli będziemy mieć jakieś wyjemki, gdzie trzeba coś zainstalować, no to może czasem warto robić to iteracyjnie i pojedynczo albo jakimiś grupami sprawdzać, czy wszystko jest ok. Czyli w tym wypadku, jeśli sobie utworzymy taki remediation task, on się nam właśnie utworzy, jeśli sobie wrócimy do tego głównego widoku i przejdziemy do remediation, to zobaczymy, że jest właśnie task, który jest in progress i w tej chwili not started. I tak naprawdę, jeśli to wystartuje, o, jest in progress. W tym momencie tak naprawdę pod maską deployowane są ARM template'y, które będą modyfikować właśnie te storage. OK, więc tak mniej więcej to wygląda z punktu widzenia z punktu widzenia portalu. Wróćmy sobie do prezentacji. Natomiast tak naprawdę czym pod maską jest już sama polityka? Tak naprawdę to jest politykę opisujemy JSON-em. I to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu rzeczy chyba w Azure, że nawet jeśli w portalu chcemy sobie utworzyć definicję polityki, to i tak musimy napisać kod. Nie da się jej tak po prostu wyklikać. Okay? Są parę rzeczy, które gdzieś tam są ułatwione, gdzieś tam definicja parametrów czy coś takiego, ale raczej to jest jedna z tych chyba niewielu rzeczy, gdzie naprawdę nawet w portalu no, nie zrobimy kliki, tylko musimy tak naprawdę napisać trochę JSON-a. Widać? Pytanie? Okej, okay, super. I tak jak mówiłem, to jest po prostu zwykły JSON, w którym możemy sobie kilka takich sekcji wyznaczyć. Pierwszy to jest oczywiście display name, description, informacja o tym, jak się nasza polityka nazywa, może nie tyle co nazywa, co jak będzie wyświetlana, czy to właśnie w tych raportach dotyczących compliance'ów, czy w różnych błędach, które później będą zwracane dla użytkowników. Description tak samo, dlatego warto, jeśli tworzymy jakąś definicję swoją customową, warto się postarać o tym descriptionie, żeby po roku, półtora roku, czy coś takiego pamiętać, co tak naprawdę ta polityka robi. Mode określa nam tryb i to, w jaki sposób polityka, dla jakich zasobów ta polityka zostanie uruchomiona. Mamy dwie opcje, all i indexed. All mówi nam o tym, że polityka zostanie uruchomiona dla wszystkich zasobów, subskrypcji, resource group i wszystkich zasobów. Natomiast indexed mówi, że zostanie uruchomiona tylko dla zasobów, które wspierają tagi lub lokalizację. Przykład, network security grupa jest zasobem, która wspiera i tagowanie i lokalizację. Jest też, powiedzmy, zwykłym ażurowym zasobem, dlatego tak naprawdę niezależnie, czy użyjemy all czy indexed, taka polityka zostanie odpalona. Natomiast jeśli wiecie, wewnątrz network security grupy mamy też takie podobiekty, jakie są network security group rule. I to tak naprawdę jest podobiekt NSG, którego nie możemy tagować. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy będziemy mieć politykę oznaczoną jako indexed, to ona nie odpali się do tego zasobu. Ogólnie przyjęło się tak, że jeśli chcemy zdefiniować politykę, która opiera się na tagam, która robi coś z tagami lub właśnie z lokalizacją zasobu, to powinniśmy skorzystać z moda indexed. W przeciwnym wypadku, jeśli robimy cokolwiek innego, tak naprawdę all powinien być naszą domyślną wartością. Kolejną sekcją są metadane, dosyć proste. Wrzucamy tutaj co tylko tak naprawdę chcemy, jakieś ewentualnie dodatkowe informacje, które miałyby nam dziś w przyszłości pomóc utrzymywać tą definicję. Też takim good practice jest umieszczanie
informacji o wersji i kategorii. Kategoria tutaj jest wykorzystywana w portalu, czyli jeśli stworzymy sobie definicję, używając tutaj tej wartości, to wtedy w portalu będziemy mogli sobie pofiltrować po tej kategorii i znaleźć tą definicję. Możemy wykorzystać kategorie, które są wygenerowane już przez Microsoft, możemy stworzyć swoją własną. Kolejna sekcja to są parametry. Dosyć, jakby to powiedzieć, chyba jasne, co tutaj jest. Chcemy tworzyć nasze polityki jak najbardziej, w sposób jak najbardziej uogólniony, tak żebyśmy mogli je przypisywać w wielu różnych miejscach z różnymi parametrami, więc tak naprawdę w momencie, kiedy zdefiniujemy sobie właśnie te parametry, w momencie, kiedy tworzymy przypisanie już polityki do konkretnego scope'a, czy to do subskrypcji, czy to do management grupy, to tak naprawdę musimy w tym assignmencie zdefiniować właśnie wartości dla naszych wszystkich parametrów, no chyba, że mamy wartość domyślną. No i ostatnia rzecz, w sumie można powiedzieć, danie dnia w przypadku definicji polityk, czyli policy rule, sekcja, która opisuje, kiedy polityka zostanie uruchomiona i jeśli zostanie uruchomiona, to co ma zrobić. Pierwsza sekcja to jest sekcja if. Jeśli ta sekcja zwróci true, to tak naprawdę zostanie uruchomione to, co zostanie uruchomiony efekt, który został zdefiniowany w sekcji then. Wewnątrz ifa mamy tak naprawdę trzy możliwości, które możemy sobie wykorzystać. To jest not, all of i any of, jeśli dobrze pamiętam, tak naprawdę, czyli możemy sprawdzić albo jeden warunek, albo grupę warunków i w zależności, czy ma być spełnione wszystkie, czy tylko jeden z nich. Warunki, jakie możemy sobie zdefiniować już wewnątrz polityk, możemy tak naprawdę odwołać się do pól danego zasobu. Czyli to może być lokalizacja, może być nazwa, może być resource grupa, w którym zasób jest utworzony, ale mogą być też konkretne proporcje danego zasobu. Czyli jeśli mamy storage account, możemy odczytać, jakie ma SKU i porównać to, wykorzystując też tych funkcji jest bardzo dużo. W tym wypadku używamy tutaj opcji in, sprawdzającej, czy lokalizacja danego zasobu jest w naszej tabeli. Jeśli ten warunek zwróci true, czyli jeśli ten nie true, bo jest negacja, to tak naprawdę dostaniemy odmowę i w tym wypadku ten zasób nie zostanie utworzony. Tak naprawdę tych efektów jest kilka. Nie wszystkie tak naprawdę efekty są tutaj na tej liście, ale według mnie to są te, które z którymi najczęściej się, można powiedzieć, spotykamy. Jadąc od góry mamy audit, czyli taki dosyć standardowy, sprawdzający po prostu tak dosyć zero-jedynkowo, czy nasz zasób jest zgodny z naszymi wymaganiami, czy nie. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie taki przykład, w którym sprawdzamy sobie app service plany. Czyli polityka zostanie uruchomiona dla app service planów, sprawdza, czy zasób jest app service planem, czy jest app service planem, który jest płatny i nie ma żadnych działających web aplikacji zdeployowanych. Jeśli te wszystkie warunki są sprawdzone, jeśli spełnione, to wtedy tak naprawdę aplikowana jest ta polityka audit i my w portalu dostajemy informację o tym, że taki zasób jest niezgodny. Nie lubimy przepalać zbędnych pieniędzy, więc taka informacja jest jak najbardziej wskazana. Deny, tak jak już wcześniej mówiłem, jeśli warunek jest spełniony, wtedy blokujemy możliwość tworzenia tego zasobu. Append jest polityką, która umożliwia doklejenie wartości do zasobu, to znaczy w momencie, kiedy przychodzi request, wiadomo, nie wszystkie pola, jeśli wysyłamy dany request do resource managera, nie wszystkie pola musimy wypełniać, nie wszystkie pola są obowiązkowe. I w momencie, kiedy pole nie zostało zdefiniowane w requestie, to tak naprawdę my możemy określić, że dla
takiego requestu pochodzącego z web, z właśnie dla web aplikacji, który nie ma określonego HTTPS only, czyli mówiącego o tym, że wymuszamy ruch tylko po HTTPS-ie, wtedy ta polityka po prostu doklei tą wartość i ustawi ją na true. To, co jest istotne, jeśli byśmy wysłali request, w którym zdefiniowaliśmy w tym requestie HTTPS only i ustawili go jako false, to ta polityka zadziała jako deny i zablokuje tworzenie tego zasobu. Czyli jeśli nie ustawiliśmy tej wartości, to ta polityka doklei nam ją i taki zasób z tą nową wartością zostanie utworzony. Jeśli ją zdefiniowaliśmy i ta wartość jest inna niż ta, która jest zdefiniowana przez append, to tak naprawdę append zadziała w tym wypadku jako deny. Modify jest zbliżony do appenda, też umożliwia nam modyfikację zasobu, z tą różnicą, że bardzo fajnie też działa na tagach, daje możliwość dodawania, usuwania też tagów z zasobów. I różnica, jaka jest między appendem a modifyem, jest taka, w sumie tak naprawdę różnica jest taka, że jest to polityka, która wymaga już managed identity. Managed identity to jest to tak naprawdę umożliwia autoryzację dla zasobów azurowych do innych, tak naprawdę uzyskać token z Azure Active Directory i autoryzować się wobec Azura tak naprawdę. Tak jakby byli zwykłym SPN-em czy użytkownikiem. Więc taka polityka musi mieć zdeployowany managed identity, który ma odpowiednie uprawnienia. Te uprawnienia są zdefiniowane właśnie w naszej definicji, czyli ten wpis mówi nam, że w momencie tworzenia przypisania tej polityki do jakiegoś poziomu, czy to do management grupy, czy to do subskrypcji, musi zostać utworzony managed identity i temu managed identity powiązanym właśnie z tą polityką musi zostać nadane to uprawnienie. W tym wypadku to pewnie będzie jakiś kontrybutor może, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Na tym samym poziomie, na którym zostało utworzone przypisanie dla polityki. Dzięki temu ta polityka ma już możliwość właśnie stworzenia remediation taska i naprawy zasobów, które nie są compliance. Czyli możemy tą politykę już wykonać dla zasobów istniejących, czyli w momencie, kiedy będziemy tworzyć zasoby, to zostanie, te wartości zostaną zmienione dla zasobów, które już istnieją, będziemy mogli utworzyć remediation task. Kolejną rzeczą jest audit if not exist. To jest dosyć ciekawa polityka, i tak naprawdę umożliwia ona sprawdzanie zasobów zależnych od naszego zasobu. I tutaj takim przykładem jest taki typowy scenariusz sprawdzenia, czy wirtualna maszyna ma zainstalowany jakiś extension. Extension jest pod zasobem wirtualnej maszyny, nie jest czymś, co jest opisane jako propercja wirtualnej maszyny, tylko po prostu istnieje jako podzasób. Więc tak naprawdę nasza polityka wygląda w ten sposób, że w ifie definiujemy tylko, dla jakich obiektów chcemy to sprawdzić. Następnie w efekcie audit if not exist mamy informację, jaki podobiekt chcemy sprawdzić dla tych obiektów virtual machine, w tym wypadku to jest extension, oraz mamy warunek existence condition. I ten warunek akurat w tym wypadku sprawdza nam, czy dla tej wirtualnej maszyny jest zainstalowany extension, jakiś extension anti-malware. I jeśli existing condition zwróci nam false'a, to wtedy tak naprawdę ten zasób zostanie oznaczony jako niezgodny. Deploy if not exist jest bardzo podobny do audit if not exist, z tą różnicą, że nie skończy swojej pracy tylko wyłącznie na oznaczeniu zasobu jako niezgodnego, ale de facto tak naprawdę zdeployuje nam ARM template'a, który nam ten zasób powinien naprawić. Czyli w definicji tej polityki
powtarzamy to podobnie tak jak w przypadku Auditive Know to Exist, że mamy, że sprawdzamy zasób zależny, o jakie wartości nam chodzi i tak naprawdę później mamy sekcję deployment, w której wklejamy dosłownie ARM template'a, który będzie odpowiedzialny za to, że w momencie, kiedy kiedy to nam zwróci false'a, czyli zostanie uznane, że dany zasób nie spełnia tej polityki, to wtedy zostanie uruchomiony ten deployment, który powinien nam ten zasób skorygować. OK, jaki jest tak jakby kolejność wywoływania tych polityk, bo przecież tak naprawdę możemy sobie utworzyć polityki dotyczące tego samego zasobu, tego samego rodzaju zasobów i przypisać je na tym samym poziomie. Więc jeśli będziemy mieć kilkanaście polityk, które targetują, jakby to powiedzieć, nam ten jeden zasób, tą naszą wirtualną maszynę na przykład, to jaka kolejność tych, jak będzie wyglądała kolejność wywoływania tych polityk. Pierwsze, no na samym początku odpalają się append and modify, one właśnie przed rozpoczęciem przez resource managera pracy, przed tworzeniem zasobu, one modyfikują właśnie w locie ten request, zmieniając proporcje obiektu, resource'a. Kolejny jest deny, czyli deny sprawdza, czy w ogóle resource manager powinien ten zasób utworzyć. To jest istotne, że deny już działa tak jakby po zmianach, które append and modify wprowadziły, więc tutaj może dojść do takiej sytuacji, że na przykład zasób, który załóżmy, stworzyliśmy sobie dwie polityki. Jedna polityka zabrania nam tworzenia zasobów, które nie wiem, storage accounta z TLS-em innym niż 1.2 oraz stworzyliśmy sobie politykę modify, która będzie modyfikowała tak naprawdę dla każdego requestu, który przychodzi o storage, żeby jeśli TLS jest różny niż 1.2, to żeby go ustawiała jako 1.2. To w takim flow tak naprawdę modify nam naprawi ten zasób, więc kiedy deny się odpali, to już go nie zablokuje, przepuści dalej. Następnie jest audit, który odpala się już w trakcie tworzenia zasobu i później na samym końcu jest audit if not exist i deploy if not exist. Te dwie polityki odpalają się już po tym, jak resource manager zwrócił informację, że zasoby zostały utworzone, wszystko jest OK, pięknie sobie hula. Wtedy po jakimś określonym czasie odpalane są te dwie polityki i zasób jest sprawdzany. OK, to tak podsumowując sam temat, samą teorię, jakby to powiedzieć, dotyczącą polityk, taka rekomendacja, którą sam Microsoft stosuje, mówi o tym, żeby zacząć tak naprawdę, w szczególności w takich środowiskach, jakby to powiedzieć, brownfieldowych, czyli kiedy już coś mamy, z reguły, tutaj jedna różnica z Mateuszem, tak jak ten najgorszy przypadek chyba to jest wtedy, kiedy przychodzisz do klienta i klient już coś ma. I to nie jest jedna web aplikacja, tylko oni już coś tam sobie narzeźbili i wpasowanie tam w kafa to jest właśnie wtedy straszny dramat. Więc tak naprawdę rekomendacja jest taka, że zacznijmy od definiowania polityk, przypisywania polityk typu audit i audit if not exit, żeby zebrać informacje, żeby wygenerować te raporty, zebrać informacje o tym, co to środowisko ma. Bo prosty przykład, jeśli od razu w pierwszy dzień zdeployujemy sobie politykę deny, która będzie nam blokować wszystkie zasoby, które znajdują się poza Unią, a tu się okaże, że 3/4 zasobów jest poza Unią, bo poza Europą na przykład, bo ktoś tam w portalu poklikał, no to jest straszna lipa, bo wtedy nie będziemy w stanie mogli cokolwiek z tym zasobem zrobić. Nie będziemy mogli go zmodyfikować, nawet jeśli będziemy modyfikować jakieś inne pole. Więc zaczynamy od audit, poznajemy środowisko i w miarę kiedy nabieramy pewności, wiemy co jest 5, co jest 10, to tak naprawdę możemy sobie przejść dalej i zacząć stosować te polityki bardziej agresywne. Kolejna rzecz to jest, nawiązując właśnie do hierarchii management group, to żeby też budować sobie tak hierarchię polityk. Ogólnie idea jest, trzeba pamiętać o tym, że assignment danej polityki możemy zrobić maksymalnie na tym samym poziomie, na którym mamy definicję tej polityki.
Także też taką dobrą praktyką jest tworzenie definicji polityk, jak wyżej się da. Czy to będzie root management grupa, czy jakaś inna management grupa, która jest pod naszą, najwyższa management grupa, która jest pod naszą kontrolą. Dzięki temu później, jeśli będziemy tworzyć sobie asajmenty tych polityk, to nie będziemy mieć problemu z tym, żeby te definicje wykorzystywać. Kolejna rzecz, czyli grupowanie polityk w inicjatywy. Jeśli mamy jakieś polityki związane z tagowaniem, zgrupujmy je, wepchajmy do jednego worka, łatwiej nam będzie to później przypisywać, łatwiej będzie to nam monitorować. No i ostatnia rzecz, rekomendacja od Microsoftu, którą ciężko im wypełnić, tak mi się wydaje, to jest, żeby zarządzać to tak naprawdę jako kod, wpiąć to w jakiegoś GitOpsa, wpiąć to w ogóle w cały proces, żeby mieć, nie wiem, pull requesty, robić review i tak dalej. I to jest bardzo, podoba mi się ta idea, tylko jest pewien problem. Problem jest tego taki, że tak jak pokazywałem, definicja polityk jest już by design, jakby to powiedzieć, jako kod. Musimy stworzyć ją sobie jako JSON. Tylko problem aktualnie występuje taki, że nie ma według mnie łatwego, natywnego rozwiązania, które umożliwi nam, jakby to powiedzieć, opisanie asajmentów polityk jako kodu. Moglibyśmy teoretycznie spróbować skorzystać z ARM template'ów, ale według mnie jest to strasznie karkołomne przedsięwzięcie, żeby za pomocą ARM template'ów deployować asajmenty polityk. Nawet sam Microsoft chyba uważa to za zbyt karkołomne, bo jedyny przykład dokumentacji, który znajdziecie, to dotyczy jakiejś bardzo banalnej jednej polityki, jednego asajmentu, który sobie możecie za pomocą tego ARM template'a zrobić. No jeśli chcielibyśmy tutaj zarządzać politykami, w których mówimy, nie wiem, o setkach polityk, bo mamy właśnie jakiegoś wielkiego kafa dla ogromnego klienta, no to raczej wydaje mi się, że nie byłoby to możliwe za pomocą ARM. Drugie narzędzie, które przychodzi do głowy, Terraform. Tutaj jest lepiej, o wiele lepiej sobie radzi z tworzeniem assignmentów. Tylko że z Terraformem widzę dwa problemy. Pierwszy nie istnieje, jeśli używacie Terraforma Enterprise'a i macie miejsce, gdzie sobie będziecie storować TF State gdzieś w ogóle poza Azurem, albo używacie właśnie czegoś indziej. Ten TF State jest gdzieś indziej. Jeśli TF State tam macie używać w Azurze, no to pojawia się problem takiego jajko i co było pierwsze, jajko czy kura. Bo mamy środowisko, które ma, załóżmy, w szczególności w środowisku greenfieldowym, tak? Gdzie mamy czyste środowisko, dla którego chcemy stworzyć polityki, no ale nie możemy stworzyć polityki, bo musimy postawić storage. Więc musimy postawić storage, który nie będzie miał tych polityk, do którego nie będą przypisane polityki. Okej, to można, ale jest to trochę takie... Inna, druga chyba bardziej problematyczna kwestia, mogę powiedzieć, że to jest trochę naciągane, ale druga bardziej problematyczna kwestia jest w momencie, kiedy chcemy zarządzać politykami w trochę bardziej rozbudowanym środowisku. I mówiąc w bardziej rozbudowanym środowisku, mówię na przykład o sytuacji, w której mamy kilka tenantów. I to jest dosyć popularne, znaczy nie popularne. Zdarzają się klienci, którzy tak mają. Załóżmy, jeśli mamy bardzo dużego klienta, często jest tak, że gdzieś tam jest tenant globalny i każdy oddział krajowy ma swoje osobne tenanty i chcielibyśmy mimo wszystko jako centralny team móc zarządzać politykami we wszystkich tych tenantach. Mieć jedno repozytorium, które będzie zarządzać politykami we wszystkich tych tenantach. Albo drugi scenariusz, mam tylko jeden tenant, ale chciałbym, żeby w ramach tego tenantu miał osobno środowisko testowe dla polityk, nie mówię o zasobach, mówię o politykach i osobno środowisko te moje produkcyjne, gdzie będę miał wszystkie swoje management grupy kafowe i tak dalej, a z boku gdzieś tam będzie środowisko testowe, gdzie najpierw będę mógł te polityki sobie tam utworzyć, sprawdzić w subskrypcji, sprawdzić, czy polityki działają tak, jak chcę, żeby działały i dopiero zrobić deployment tak naprawdę do root management grupy na swoją w cudzysłowie produkcję dla polityk. I tutaj wydaje mi się, nie próbowałem tego, ale wydaje mi się, że z ogarnięcie tego Terraformem mogłoby być trochę problematyczne. Natomiast
przechodząc do sedna, chciałem wam właśnie powiedzieć o jednym narzędziu, które jest w sumie narzędziem Microsoftu. Jest to projekt open source'owy, ale tak naprawdę drive'owany przez Microsoft, który nazwali Enterprise Azure Policy as Code, w skrócie EPAC. I jest to naprawdę bardzo fajne narzędzie, o którym się dowiedziałem jakiś czas temu i w tym czasie też udało nam się to narzędzie wdrożyć u jednego klienta. Sprawdza się, daje radę. Tak naprawdę czym jest ten projekt? To jest zbiór skryptów PowerShellowych, który pod maską robi za nas całą brudną robotę, czyli bierze nasze definicje zapisane według tej schemy Microsoftowej, bierze definicję inicjatyw, bierze definicję polityk oraz bierze definicję assignmentów według schemy, którą to narzędzie zaproponowało. Wrzuca do jednego wora i robi deployment na Azure. I tak naprawdę działa to bardzo zbliżenie do Terraforma. Czyli tak naprawdę najważniejszą, żeby korzystać z tego narzędzia, potrzebujemy uruchomić tak naprawdę trzy skrypty. Pierwszy skryptem jest Build Deployment Plan. Ten skrypt, pierwsze co robi, to łączy się z naszym środowiskiem ażurowym, sprawdza jakie tam są polityki, jakie tam zostały zaaplikowane polityki, jakie definicje, jakie inicjatywy, jakie przypisania. Następnie bierze nasze lokalne repozytorium, sprawdza jakie mamy definicje w naszym repo i tak dalej. Porównuje to i wypluwa plan. I plan tak naprawdę to jest JSON, który mówi OK, to tą definicję muszę dodać, tą definicję muszę usunąć, bo już jej nie używam, ten assignment muszę dodać, ten assignment muszę usunąć, a ten assignment muszę zaktualizować albo odtworzyć. Co, czy zaktualizować, czy odtworzyć, to zależy od tego tak naprawdę, co zmieniliśmy. Niektóre wartości w momencie, kiedy edytujemy polityki, umożliwiają, mogę to powiedzieć, aktualizację ją w miejscu, niektóre po prostu wymagają, żeby została usunięta i utworzona na nowo. I właśnie tym jednym z tych artefaktów jest ten plan. Drugim z artefaktów, można powiedzieć opcjonalnym, w przypadku kiedy właśnie w naszym planie mamy do zdeployowania polityki deploy if not exist albo modify, które wymagają właśnie managed identity, to dostajemy drugi plan, który nam mówi o tym właśnie na jakim poziomie, z jakimi uprawnieniami powinien dany managed identity dostać po prostu wpis w verbaku, tak? Czyli że załóżmy że w tej subskrypcji managed identity dla tej polityki potrzebuje po prostu uprawnienie kontrybutora. Mając te dwa plany, uruchamiamy kolejny skrypt, który jest deploy policy plan. Zaciąga on sobie ten plan wykonania i po prostu odwala całą czarną magię za nas. Kolejny właśnie ten opcjonalny krok to jest ten deploy roles plan, czyli deployuje te przypisania managed identity. Jak to wygląda, jakby to powiedzieć w praktyce, zaraz pokażę. Kwestia tylko taka, jest łatwiej mi to pokazać tutaj niż w portalu w management grupach. Tak mniej więcej wygląda moja hierarchia, czyli mam w sobie root management grupę i swoje środowisko produkcyjne dla polityk oraz tak jakby stworzyłem sobie osobną management grupę, którą nazwałem EPAC test i jak widzicie odwzorowałem sobie swoją wspaniałą kafową strukturę wewnątrz tej management grupy i traktuję tak naprawdę te management grupy traktuję jako swoje środowisko testowe do polityk. I jak to wygląda z punktu widzenia kodu? W momencie, kiedy sobie pobierzecie repozytorium tego projektu, to, co jest najistotniejsze z naszego punktu widzenia, to jest właśnie folder definitions. Tutaj musimy zdefiniować, uzupełnić plik global settings, zaraz powiem o co chodzi w nim. I mamy foldery, w których zapisujemy nasze definicje polityk, inicjatyw i assignmentów. Zacznijmy od global settings. Jest to tak naprawdę plik, który opisuje nam nasze środowiska, na których właśnie EPAC powinien deployować
deployować polityki. Pierwsza rzecz, pack owner ID. Tutaj raczej powinniśmy wstawić swój wspaniały uniwersalny GUID. Wykorzystuje, EPAC wykorzystuje ten ID w momencie, kiedy deployuje polityki. W metadanych właśnie polityk umieszcza sobie ten ID i w ten sposób on wie, że to była polityka, którą on zdeployował. To jest taki TF state dla EPAC-a tak naprawdę. Następnie mamy definicję naszych środowisk. Tutaj tych środowisk możemy mieć wiele. Jak sobie weźmiemy właśnie to moje środowisko produkcyjne, pierwsza rzecz to jest pack selector. Definiuję sobie taką friendly name, którą będziemy używać później właśnie w konfiguracji przypisania polityk. Czyli ja tutaj sobie zdefiniowałem to jako tenant prod. Wybieramy opcję z Azure Cloud, czyli mówimy, że bierzemy tego publicznego Azure'a. Wiem, że też wspiera to Azure China i Azure Gov, chociaż nie sprawdzałem tego nigdy dla tych chmur. Tenant ID, czyli tak naprawdę w ramach jakiego tenanta działamy. Deployment root scope i w tym wypadku sobie zobaczycie, że to jest moja root management grupa. Tak naprawdę ta wartość definiuje nam, jaki jest właśnie ten najwyższy poziom, na którym EPAC powinien działać i do deployment root scope'u będą lodować wszystkie definicje, czyli by default definicje polityk, inicjatyw będą deployowane właśnie na tym poziomie, dzięki temu assignmenty będą mogły korzystać z tego od tego poziomu w dół. I desired state określa nam tak naprawdę, w jaki sposób EPAC powinien kontrolować polityki na chmurze. Domyślnie strategia jest full i full mówi, full niezbyt się sprawdza przy greenfieldowych, tak jakby greenfieldowych środowiskach, gdzie już coś mamy, bo pamiętam moje zdziwienie, kiedy wygenerowałem sobie pierwszy plan u klienta ze strategią full i zobaczyłem, że pierwszy plan wypluł mi około 400 polityk do usunięcia. Bo się okazało, full mówi o tym, że ja jako EPAC będę kontrolował wszystko. Czyli jeśli cokolwiek w Azure jest, a nie jest moje, to jest do usunięcia. Owned only mówi o tym, że tylko polityki, które właśnie mają ustawiony ten pack owner ID ten lub jakikolwiek inny, bo tak naprawdę na jednym tenancie może działać sobie kilka takich repozytoriów, ale to później, to wtedy tak naprawdę zarządzam tylko i wyłącznie tymi, które są moje, czyli te, które tylko ja utworzyłem i tak dalej, i tak dalej. Rekomendacja jest taka, że no jeśli mamy totalnie greenfieldowe środowisko, to możemy pójść w stronę tego fulla i zarządzamy wszystkim stąd. Natomiast no musicie być świadomi, że jeśli zdeployujecie jakieś polityki przez Defender for Cloud czy coś takiego, no to odpalenie planu z poziomu EPAC-a spowoduje, że te polityki i później deploymentu spowoduje, że te polityki pójdą do kosza. Więc tutaj trzeba być tego świadomy. Drugie środowisko, to tak jak właśnie tam przedstawiałem, mam swojego tego EPAC testa, którego nazwałem i tutaj możecie sobie zobaczyć, że deployment root scope, w tym przypadku to nie jest root management grupa, tylko właśnie ten mój testowy, ta testowa management grupa. Kolejna sekcja, managed identity location, definiuje sobie jeśli właśnie mają być tworzone managed identity dla polityk, to w jakich lokalizacji by default powinny być tworzone. Gwiazdka oznacza, że tak naprawdę dla wszystkich środowisk twórz to w West Europe. Jeśli miałbym scenariusz, w którym mam kilka środowisk i jedno środowisko jest bardziej związane z Europą, drugie ze Stanami, to mógłbym sobie tutaj właśnie używając tego selektora tenant prod powiedzieć, ok, dla tenant prod używaj West Europe, dla EPAC test używaj North Europe i tak dalej. Global Node Scopes tutaj nam umożliwia tak naprawdę zdefiniowanie właśnie tego, co powinno być wykluczone. I tutaj takim właśnie fajnym mykiem jest to, że ja dla tenantu produkcyjnego powiedziałem, ok, ale ty wyklucz ze swoich jakichkolwiek assignmentów moje środowisko testowe. Bo jeśli tego nie zrobię, to tak naprawdę w momencie, kiedy zdeployuję sobie najpierw polityki na środowisko testowe, a później te same polityki zdeployuję sobie na środowisko produkcyjne, no to w tym środowisku testowym
będę miał podwójnie, dwa razy te same polityki, tak? Bo jedne będą pochodzić z mojego środowiska, z tego poziomu, a drugie z root management grupy. W momencie, kiedy to sobie wykluczyłem, nie mam takiego problemu, czyli środowisko produkcyjne nie będzie mi wchodzić, jakby to powiedzieć, na środowisko testowe. Dobra. Jeśli sobie zobaczymy jakąś definicję polityk, to tak jak sama definicja jest dosyć jasna i klarowna, tak jak wcześniej opisywałem, czyli mamy mode, display name, description i tak dalej, i tak dalej. Jedyna rzecz jest taka, że doszła nam propozycja name, która określa nazwę tej polityki. EPAC nie bierze pod uwagę tego, jak sobie nazwiecie ten plik z definicją. Istotne jest to, że stworzy tą politykę, nazwie tą politykę tak, jak właśnie wartość name. Podobnie jest z inicjatywami. I jeśli przejdziemy sobie do assignmentów, tylko chwilka. Jedyny, jakby to powiedzieć, trochę minus jest taki, że nie można tworzyć plików, które są całkowicie zakomentowane, więc jeśli chcemy na przykład zasymulować to, że chcę zdeployować nowe polityki, to muszę skopiować z jednego folderu do drugiego. Ok, i tak wygląda tak naprawdę definicja assignmentu. Nazwa tego assignmentu, jak ma się nazywać, definicja polityki, która zostanie przypisana, i parametr do tej polityki oraz scope, pod który chcę, żeby ten assignment został przypisany. W tym wypadku dla środowiska Tenant Prod chcę, żeby to było w root management grupie, dla środowiska EPAC Test chcę, żeby to było też, powiedzmy, w root management grupy tego środowiska. I teraz tak naprawdę, jeśli sobie odpalimy te skrypty, za każdym razem tak naprawdę odpalając ten skrypt, musimy zdefiniować tak naprawdę, dla jakiego środowiska chcemy ten skrypt zbudować, ten plan. My zaczynamy od środowiska testowego i jak sobie zobaczycie, będzie się tutaj wiele działo. Tak naprawdę pierwsze, co odczytuje konfigurację z pliku, informuje nas, że działamy wobec właśnie tego środowiska EPAC Test. Pierwsza rzecz, jaką odczytuję, informacje z Azure'a związane z tym, ile jest management group subskrypcji i resource group w ramach tego środowiska. Zczytuję informacje o politykach, które są już na Azure zaaplikowane, które są zarządzane przez niego, które są wbudowane i tak dalej. Następnie jedzie po plikach lokalnych i porównuje to, co jest na Azure, z tym, co mamy lokalnie. I zaraz tak naprawdę powinniśmy dostać informację o tym, co jest do zmiany. OK. I dostaliśmy informację o tym, że mamy policy assignment count, mamy dwie polityki do zdeployowania. Jak sobie przeskrolujemy, to tak naprawdę zobaczymy nawet tutaj nazwy tych polityk, czyli tutaj mamy new allowed location. Ja skopiowałem przed chwilą właśnie te dwa pliki, jeden dla allowed location, drugi dla zdeployowania diagnostic settingsów. I teraz tak naprawdę w outputcie, który ten skrypt nam wygenerował, możemy sobie zobaczyć właśnie ten policy plan. Możemy sobie zobaczyć ten policy plan, który już właśnie nam definiuje, co, gdzie i jak ma być zdeployowany. Mając ten output, wystarczy teraz odpalić deploy policy plan z tym środowiskiem i te dwa assignmenty zostaną na Azure utworzone.
Kolejna rzecz, ze względu na to, że ty, że jedna z tych polityk była politykami, polityką z Deploy If Not Exist, więc musimy też zadbać o to, żeby role zostały też przypisane. Więc przypisujemy role i tyle, jakby to powiedzieć. I w magiczny sposób na naszym środowisku testowym mamy teraz przypisaną tą politykę. Możemy sobie przejść do naszego środowiska testowego, zobaczyć sobie przypisanie tej polityki, sprawdzić compliance. Za dużo ostatnio mieszałem, dlatego są powielone te. OK. Tu mamy ten assignment, który został przypisany, czyli mamy jeszcze not started. W ten sposób możemy sobie przetestować te polityki. Jeśli się upewnimy, że wszystko jest OK, wszystko działa tak jak należy, to tak naprawdę robimy te same kroki, zaznaczając sobie to nasze środowisko produkcyjne. I dostaniemy plan dla środowiska produkcyjnego, możemy to zaaplikować na środowisko produkcyjne wtedy. Dzięki temu mamy tę możliwość tak naprawdę testowania sobie w miarę w izolowany sposób polityk, a później aplikowania tego na nasze środowisko produkcyjne. Tak szybko na koniec, bo widzę, że już jestem poza czasem. Chciałbym tylko wam przedstawić jedną rzecz. Tak jak tutaj, wiadomo, że to nie jest zbytnio, jakby to powiedzieć, na dłuższą metę praktyczne, żeby w jednym pliku definiować jeden assignment, bo jeśli mamy takiego kafa i kilkadziesiąt polityk dla każdej management grupy, to definiowanie takich skończyłoby się tym, żebyśmy mieli kilkadziesiąt plików. Dlatego tak naprawdę możemy naprawdę dosyć fajnie sobie konfigurować te pliki, ponieważ to narzędzie zakłada, że w jednym pliku możemy stworzyć sobie kilka lub kilkanaście assignmentów, bazując na pewnym koncepcie. Zaraz. Bazując na koncepcie takim, że każdy plik konfiguracyjny ma jakiegoś root node'a i tak naprawdę to, co i możemy zdefiniować sobie wiele gałęzi i jedyna rzecz jest taka, że każda gałąź musi mieć zdefiniowane definicję polityki, definicję assignmentu i scope, na który powinno być zaaplikowane. Dzięki temu w jednym pliku możemy zdefiniować sobie już o wiele ciekawsze konstrukcje. Jeśli sobie weźmiemy na przykład tutaj plik root management group default, w którym definiuję jednocześnie kilkanaście assignmentów, czyli ten jeden plik definiuje mi kilkanaście assignmentów mówiących o tym, że OK, dla root management grupy, który dla tenanta prod scope'em jest ten scope, dla środowiska EPAC test jest ten scope. Są takie wspólne parametry, natomiast schodzimy o jednego node'a niżej i tutaj definiuję sobie, że chcę mieć taki assignment, który przypisze mi politykę Microsoft Cloud Security Benchmark, następnie przypisze mi politykę deploy, która zdeployuje mi Defendera z odpowiednimi opcjami i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, jeśli zaaplikujecie ten plik, to w planie nie dostaniecie utworzenia jednego assignmentu, tylko dostaniecie utworzenia kilkanaście assignmentów, bo docelowo tak naprawdę każdy ten węzeł jest osobnym assignmentem. Dlatego też dzięki temu daje to nam właśnie tą taką możliwość tworzenia tych assignmentów bardziej przypominających, odzwierciedlających to, jak wyglądają nasze management grupy, tak? Jak wygląda nasza hierarchia w management grupach, bo wtedy sobie właśnie dla root management grupy możemy stworzyć sobie plik, w którym zdefiniujemy wszystkie polityki i inicjatywy, które powinny być dla tej management grupy utworzone i tak dalej. Tu miałem też
podobny scenariusz właśnie, jeśli mówimy o landing zonach, czyli mamy management grupę landing zones, w której są już nasze subskrypcje aplikacyjne. I tak samo sobie definiujemy po prostu całą listę polityk, które powinny zostać przypisane dla tego, dla tej management grupy. OK. Jeszcze tylko na koniec, więc mając tak naprawdę te wszystkie skrypty, bardzo łatwo nam to wszystko spiąć w jakiś DevOps. De facto tak naprawdę jest to po prostu uruchomienie trzech skryptów, tak? Więc taka propozycja, która wyszła u nas, którą między innymi zrealizowaliśmy u klienta, było coś takiego, że mamy sobie, przepraszam, mamy sobie multi-stage deployment. W pierwszym kroku robimy planowanie czyli generujemy plany dla obu środowisk i publikujemy te plany jako artefakty. Następnie odpala się deployment dla środowiska deweloperskiego. Bez żadnego approvala po prostu od razu deployujemy te polityki, tak samo role. W tym momencie tak naprawdę dochodzi do zatrzymania i tutaj jest approval. Na środowisku produkcyjnym już jest approval. I tak naprawdę w momencie deployujemy sobie na środowisko testowe, sprawdzamy, czy wszystko jest OK, dostajemy potwierdzenie od klienta, jest OK, działa, jest super ekstra, chcemy te polityki na produkcji, wtedy idzie approval. I deployuje i te zmiany, te polityki są deployowane wtedy na środowisko produkcyjne. Okej. Miało być demo, ale tak naprawdę wydaje mi się, że nie wiem, chyba czy mamy czas. I w sumie to teraz pytanie, czy są jakieś pytania? To robimy konkurencję. Nie, pytanie tak. Polityki dime, czyli zdeployuje ci, jeżeli czegoś nie masz, czyli poprawi ci kod, czy polityka deny, co lepiej zastosować, czyli zmusić osobę deployującą kod, popraw swój kod tak, żeby był dopasowany do mojej polityki, czy rób sobie co chcesz, a ja i tak cię naprawię. Co preferujesz i dlaczego? To zależy. Odpowiedź, to zależy. Nie, tak naprawdę nie jestem aż tak dużym zwolennikiem deploy if not exist, właśnie z tego względu, że nagle gubi się to źródło prawdy, tak? Gdzie mamy sobie, nie wiem, Terraforma, Arma, cokolwiek, a nagle docelowo ten nasz zasób wygląda trochę inaczej, bo coś się zadziało dziwnego. Fakt jest taki, że czasem ok, czasem bardziej mi się inaczej. Widzę sens w niektórych aspektach, przede wszystkim związanych na przykład z wirtualnymi maszynami i używaniem na przykład deploy if not exist do instalowania różnych extensionów w stylu, które i tak działają, jakby to powiedzieć, trochę jakby to powiedzieć, ponad aplikacjami. Mieliśmy klienta, który założył, że wszystkie wirtualne maszyny powinny monitorować, zbierać właśnie logi za pomocą już monitoring agenta, czyli tej nowej wersji, do centralnego repo, do centralnego log analyticsa, tak? I tutaj było coś takiego, że w sumie to oni nawet nie chcieli, żeby teamy aplikacyjne odpowiedzialne za tą wirtualną maszynę w ogóle myślały o tym, bo oni sobie mogą też zbierać swoje logi, bo tutaj akurat monitoring agent może wysyłać te logi do wielu różnych miejsc, więc tak naprawdę tutaj ma to sens. Natomiast przy innych rzeczach, przy innych zasobach, to raczej bym poszedł chyba w deny i informował to, ok, weź popraw, bo tak jest, bo to nie jest to, jak chcemy, żeby te zasoby wyglądały. Mamy wtedy po prostu pewność, że tak, że ten Terraform, ten Arteplate jest naszym jedynym źródłem prawdy i nie ma żadnych tutaj. Mimo wszystko deploy if not exist jest czymś, co jest robione pod maską, tak? Jeśli ja mogę teraz. To w temacie też deploy if not exist,
jak dużo można sobie zepsuć politykami w Azurze? Jak bardzo one mogą być destrukcyjne? Jak, bardzo. Nie wiem, czy da się na przykład zrobić dwie polityki, które będą wykluczały siebie nawzajem? Oczywiście. Oczywiście, bez problemu. Możesz sobie zrobić tak. Samo bardzo prosty przykład. Deny jest dosyć niebezpieczną polityką, mimo wszystko. Bo jeśli, a w szczególności na przykład deny na lokalizację jest taką, że jeśli masz już zasób, który jest w tej niechcianej lokalizacji i tu tworzysz tą politykę, to już z tym zasobem nic nie zrobisz. Nic kompletnie, nie zmienisz nawet, wiesz, jakiegokolwiek w cudzysłowie w portalu przełącznika, nic ci nie zadziała, nie wytutujesz w żaden sposób tego zasobu, a nie masz też możliwości, wiesz, przerzucenia go do innego regionu, tak? Tutaj rozwiązanie tego problemu to jest w ogóle coś, co wychodzi poza polityki, bo po prostu trzeba ten zasób przemigrować. Więc tak, jak najbardziej możesz sobie namieszać, możesz sobie bez problemu możesz sobie tworzyć dwie polityki, które będą właśnie się uniemożliwiły ci deployment czegokolwiek. Albo właśnie polityki, które będą, wiesz, strasznie dużo gdzieś tam robiły pod maską i mieszały. Więc tak jak mówiłem, dlatego warto zaczynać mimo wszystko od tych audytujących i dopiero później świadomie przechodzić na te bardziej agresywne i to też może niekoniecznie tak huzia na józia wszystko, tylko też rozszerzając, jakby to powiedzieć, ten zakres, tak? Chciałem się zapytać a propos debugowania tych polityk, czy jest możliwość przetestowania polityki lokalnie na naszym komputerze? Nie wiem, ściągnąć jakiś sample? Nie, okay. Niestety nie. A czy jest możliwość na przykład sprawdzenia, jak dana polityka wpłynie na poprzednie decyzje? Czy jest jakaś historia decyzji, log decyzji? Co to znaczy decyzji? Nie rozumiem. Czy na przykład wprowadza nową politykę i na przykład chciałbym wiedzieć, jakby ta polityka zmieniłam decyzje, które podjąłem wcześniej. Dlatego się pytam, bo w REGO. Nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem. Proszę? Taki audit trail trochę. Aha, okej. Okay. Tak. Natomiast tak, testowanie polityk. Tak naprawdę jedyna sensowna możliwość testowania polityk to jest właśnie ich deployment. To środowisko. I sprawdzenie, czy działa. To jest ten, no niestety, nic więcej się z tym nie da zrobić, nie odpalisz ich sobie lokalnie, nie, czy w ogóle się, czy, powiedzmy w cudzysłowie, czy się kompilują, tak? Wrzucasz JSON-a i się zastanawiasz, czy się odpali, czy nie odpali, no bo wiadomo, one mają jakieś opóźnienie, to nie jest tak, że to jest instant, więc wrzucasz JSON-a i tak, jeśli go nie skopiowałeś skądś innym, tylko napisałeś sam i się zastanawiasz, czy on w ogóle, kurczę, działa, tak? To dowiesz się po jakimś czasie. Więc tak naprawdę dlatego właśnie to narzędzie, ten EPAC jest tyle fajny, że daje nam w łatwy sposób możliwość właśnie, mamy to środowisko testowe, możemy tam psuć ile chcemy i nie boimy się o to, że coś tam stanie, tak? Okej, okay, super, dzięki. Ja jeszcze mam takie pytanie, które padło od Piotrka jakiś czas temu i tu mam odpowiedź właśnie do tego narzędzia. Pytał mnie o wydajność tego narzędzia. Jak wygląda wydajność w przypadku, kiedy właśnie aplikujemy dużą liczbę polityk? Aplikowaliśmy tak, 150 polityk, około 30 inicjatyw i 20-30 assignmentów, czyli około 200 obiektów. I zdeployowanie tego trwało około 4-5 minut. Więc wydaje się to być szybko w porównaniu do innych narzędzi, które akurat wewnątrz firmy, wewnątrz NordCloudu mamy, które trwają trochę dłużej, ale to wynika między innymi z tego, że to rozwiązanie, jak sobie wejdzie się na GitHuba, cały czas jest przez Microsoft rozwijane. W sumie jak robiłem tą prezentację, to prezentacja była robiona według wersji V6, już jest wersja V7, więc w miarę szybko się rozwijają. I tak naprawdę jedną z ostatnich zmian, które właśnie o których czytałem, było to, była kwestia wydajności, czyli przepisywali tak naprawdę wcześniej pod spodem te skrypty korzystały z Azure CLI, ale właśnie oni je przepisali na AZ Module ze względu na wydajność. Tak? Chociaż fakt jest taki, że jeśli możemy, by default, EPAC nie przypisuje polityk na poziomie resource group,
możemy to włączyć, ale oni tu wprost mówią, że jeśli to włączysz, to w ogóle będzie trwało bardzo długo. Sczytanie informacji ze wszystkich resource group, jeśli masz duże środowisko, wszystkich assignmentów i tak dalej, to będzie trwało bardzo, bardzo długo. Chociaż no, nie, sam osobiście nie spotkałem się z takim wymaganiem, żeby ktoś chciał przypisywać polityki tak nisko jak resource grupa.